Hejka, witajcie w odcinku na moim kanale. Dzisiaj chcę wam pokazać moją kolekcję żeli antybakteryjnych, kolekcję balsamów i w ogóle rzeczy do ust i kolekcję moich maseczek i jakichś tam próbek kremów czy coś takiego. Jeśli nie zdążę wszystkiego pokazać, to zrobię do tego drugą część. Na razie zacznę od żeli antybakteryjnych i ogólnie muszę się streszczać. To tak, pierwszy żel antybakteryjny wygląda tak. Ogólnie to ja nie będę jakoś tam dużo o nich mówiła czy coś takiego, tylko po prostu je pokażę. I będę mówiła, jaki ma zapach. Ten ma taki zwyczajny alkoholowy, ten ma bardziej taki truskawkowy. Przepraszam. I ten ma też taki alkoholowy. Ten też ma alkoholowy. Ten ma taki aloesowy, taki trochę liściasty zapach. Ten ma gumę balonową. A tutaj to powiem wam, że zmieszałam po prostu wszystkie moje te żele. I naprawdę fajny żel z tego wyszedł. Teraz zacznę. Teraz będę już bardziej opowiadała i w ogóle moje rzeczy do ust. Zacznę od tego. Tu jest taki balsam do ust Unicorn. Kupiłam go w Rossmanie za chyba 3 zł. Była mega promocja. Później jest taka sówka. W sumie nie wiem, gdzie to kupiłam, skąd to mam, bo dostałam to od mojej mamy. No to tutaj mam taką jedną przegródkę z takimi dużymi balsamami. Później mam taką bardziej z pomadkami. Tutaj mam taką z Freedom. Też nie wiem, gdzie je kupiłam, ale chyba w Pepco. Później mam taką zmieniającą kolor. Taka. To jest już pomadka. I taka. I tylko tutaj o te o dwie to są takie pomadki, a te trzy inne to są balsamy, tylko po prostu tutaj mi się już nie zmieściły. No to właśnie obok są balsamy. Już to tylko spróbuję jakoś tak bardziej poukładać nazwami i w ogóle. To tak, pierwsze dwie to są z Baby Lips, też w Rossmanie. Później są z Lovely Lips. Wszystkie mam po dwie. I ostatnie dwie, mam ich 6. To są z Zero Calorie. Zero Calorie. Ale dokładnej firmy tutaj nie ma. Po prostu z Rossmana. Daj teraz to włożyć. W ogóle to mi się tu nie... No właśnie, jak próbuję wyciągać jakieś tam pomadki, to właśnie ona mi się to odczepia się, bo mi się to po prostu tutaj już nie mieści i nie mam jak to tutaj powsadzać. No dobra, będzie tak, że wystaje. Później mam takie obłyszczyki. Taki. I to jest ta przegródka. I później mam takie O2. Tu jest peeling do ust, a to jest taki błyszczyk z Douglasa. Błyszczyk, Boże, balsam. I później mam już same błyszczyki. To pierwszy to jest jakiś taki z Chupa Chups. Później to, nawet nie wiem z czego on jest, bo on jest mega stary. To jest pomadka, więc w sumie to powinno być tu. To jest z Unicorna, to jest z Freedom, czyli też chyba z Pepco. Później jest z Avon, z nie wiadomo czego i z Rimmela. To tyle. Już ostatnia rzecz, chyba nawet zdążę to wszystko pokazać, powiedzieć. O, proszę. Rozwaliło się, momencik. Okej, teraz postanowiłam dać telefon trochę niżej. I chyba zacznę od nie maseczek. Czyli mam w sumie tyle takich rzeczy. Tutaj mam jakieś dwie próbki podkładu matowego. Tutaj mam balsam do ciała.
i kremy do rąk. Później mam znowu jakiś próbkę jakiegoś podkładu. Później mam trzy perfumy, próbki perfum. Później jest jakaś taka próbka perfum. Później jest taka próbka perfumy. To jest jakiś krem. To jest coś, jakiś krem do stóp. To jest krem na rany. I to goi rany. Też próbka. I tu jest też próbka jakiegoś kremu z Golden... coś tam. Jakiś taki złoty krem. Następnie zostały mi już same maseczki. Tak, trochę dużo ich mam. Może zacznę od tych takich... zacznę od tego. To jest taka próbka maseczki i to jest... W sumie nie wiem, jaka to jest maseczka, bo dostałam to od mamy. To jest jakaś taka maseczka, próbka maseczki po prostu. No. Później mam taką malutką maseczkę peeling. Też bardzo fajna. Już ją raz zakładałam. I później mam połówkę maseczki, bo drugą połówkę już użyłam. Później mam taką oczyszczającą Black Head. Ta maseczka, tą maseczkę akurat moja mama chciała, więc jej to dam. Później mam taką o maseczkę rozświetlającą. Później mam jakąś taką maseczkę, nawet nie wiem co to jest, jakaś głęboka regeneracja, maseczka na dobranoc. Ale ta maseczka na dobranoc to jest chyba nazwa, czy coś takiego. Odżywienie, odbudowa skóry suchej i normalnej. No, to taka o. Później mam trzy takie o maseczki. Ta jest taka, to jest jakiś peeling. Tu o na dole jest jakiś peeling. Tu o jest peel off, a ta to jest też peeling. No, czyli mam dwa peelingi i jedną peel off. O Boże, jakaś cena tutaj jest. Nieważne, no dobra, nieważne. Tutaj jest taka magiczna maseczka, która zmienia kolor. Niestety ona nie jest peel off, to jest... Chociaż może ona jest peel off. Nie wiem, bo tu jest napisane peel, a nie peel off, a więc nie wiem. Później mam maseczkę na usta. Maseczkę taką też peel off i ona... Jest tutaj ona nos. I tutaj jest, to jest w płachcie, powiem wam. To jest zasychająca maseczka peel off. I ona jest z węgla. I są tutaj trzy sztuki. I ogólnie opłaca się za tylko 8 zł, a normalnie to bym jakieś 15 zł zapłaciła. Później jest taka maseczka w proszku, którą się robi. Ona też jest peel off. I już ostatnie maseczki. Już... Parę tylko została. To też jest taka, to jest płachcie oczyszczająca. W sumie to ja nie wiem, czy ona jest peel off, czy ona nie jest peel off. Zaraz się dowiem. Dobra, nie. Ta maseczka nie jest peel off. Później mam taką maseczkę Sweet Bar. No, takie jakby lody, watermelon. No. I już ostatnie dwie. Tą maseczkę zostawiam na koniec. I już przedostatnia to jest Kiwi Apple maseczka. To jest chyba raczej w płachcie. I ostatnia maseczka to... Unicorn, tak! Będę miała na ryju twarzy, przepraszam. Unicorna. Kupiłam ją za jakieś 10 zł niecałe w drogerii polskiej. I powiem wam, że jeszcze tego nie robiłam, ale ogólnie polecano mi ją, a więc na pewno ją sobie zrobię. I miałam na myśli dzisiaj zrobić, jeśli mi zostanie czas. Jeszcze mam jakieś 5 minut, coś takiego. No, 6 minut mam. No to postaram się szybko zrobić tą drugą część maseczki. A więc widzimy się zaraz. Wiecie co, mam mały minus, bo nie znalazłam kremu do twarzy.
A więc chyba będę musiała użyć krem do rąk. No trudno, no ale tak bywa. Dobra, no to tu mam wszystkie rzeczy potrzebne do zrobienia, maseczki i nie wiem, który wybrać krem, bo tutaj mam krem Kamil, to jest Nagelecream. No nie wiem, czy mogę to do twarzy, a to już tym bardziej raczej nie do twarzy, bo to jest krem do dłoni i paznokcie, więc tego to już na pewno nie mogę. No trudno, no to będzie ten. Albo w ogóle nie będę dawała najlepiej. No trudno. To teraz nałożę sobie tonik i do was wracam. Jeszcze chciałam powiedzieć w sprawie tonika, że nigdy nie nakładajcie tonika na wadzik, bo to jest marnowanie produktu. Tylko nałóżcie go sobie na ręce i później tylko wklepujcie na twarz. Okej. I teraz będę już w sumie to zakładała maseczkę, tylko muszę sobie coś wziąć pod nią. Okej, już wziąłam sobie taką podstawkę. Jak coś, to mam jeszcze chusteczki. No. Ale mi zasycha ten tonik. Takie dziwne uczucie jest. To teraz go sobie jakoś tak odepchnę od tego rogu, gdzie będę to przecinała. W sumie to wziąłam ze złego rogu, ale trudno już. Okej, tutaj coś jest. Coś tutaj jest, ale dobra. No to ogólnie to ja to sobie tutaj wycisnę. Będzie mi 100 razy lepiej. I ogólnie polecam, jak macie takie maseczki, to polecam je sobie dziś wycisnąć na jakiś talerzyk, czy do miseczki, czy gdziekolwiek, bo ogólnie jest po prostu łatwiej. Tylko jestem głupia i nie przeczytałam, ile mam to trzymać na twarzy. Ale mniej więcej wiem, no mniej więcej jakieś 15 minut. No dobra, teraz sobie usiądę bokiem, bo muszę do lustra. Już w sumie nawet nie muszę bokiem. Głupia jestem. Jezu. Dobra, te chusteczki sobie na razie dam na ziemię. I przyniosę sobie jeszcze tylko małe lusterko. Okej, okay, już mam lusterko moje. W sumie to do niego będę to robiła. Teraz mogę siebie zasłonić. Ale no już trudno. Dobra, postanowiłam, że dam sobie pod lusterko telefon i nie będę się patrzyła w kadr, bo muszę tutaj do lusterka. Znowu ten koc mi się zsuwa. Ja po prostu nie mogę. Dobra, mam nadzieję, że widzicie mnie całą, tylko jeszcze chyba sobie wezmę opaskę, ja tak będę latała. Co? Co ty mówisz? Co? Dobra, jakby co, to nie pytajcie, czemu mam akurat taką opaskę, ale nie chciało mi się szukać jakiejś innej, a więc niech już będzie. Tonik mam już nałożony. To tak, teraz biorę sobie maseczkę moją. Wow. Mi się będzie pół godziny tak ciągło. Dobra. I pierwsze co, to nakładam na pierwszy policzek. Ogólnie muszę taką trochę grubą tą warstwę dawać.
Myślę, że ją nałożę i wam pokażę. Ok, jak widzicie, świecę się, jakbym się posmarowała masłem. I ogólnie jeszcze nie minęło 15 minut, ale dobra.